Jaka piosenka albo tytuł jakiej piosenki najlepiej opisuje twoje życie? W ogóle. Myślałeś kiedyś o tym? Tytuł jakiej piosenki... Bo na przykład ja ci mogę powiedzieć, jaki tytuł jakiej piosenki opisuje moje życie. Tomasz Niecik, 4/18. Ty wiesz, co mi teraz zadałeś pytanie? A? Patrz, siedzę tak w tej muzie. Ty wiesz, że ja bym chyba musiał wrócić do czegoś takiego, czego w ogóle wy nie pamiętacie kompletnie. Pamiętasz, jak czerwone gitary śpiewały Nie zadzieraj nosa? Tak. Nie zadzieraj nosa. Nie rób takiej miny. Nie rób takiej miny. I powiem ci, że to jest też taka puenta, między innymi po wyjściu ze słowu w Ubicach. Ja wyszedłem z tego sądu i powiedziałem, biorę to na klatę. No ja się nie gniewam, to był sprawiedliwy wyrok. Ja myślę, że jeżeli coś mnie nieraz stopuje i tak mnie prostuje, to właśnie nie zadzieraj nosa. No. Czyli starasz się nie zadzierać nosa? No staram się bardzo nie zadzierać nosa, bo wiem, że to wtedy się zaczyna boks. Ale wiesz co, bo ja sobie wytypowałem inny utwór, który ty powiesz. No, jaka piosenka najlepiej opisuje życie Jurka Owsiaka? Pamiętasz utwór Jestem Bogiem? Nie. No pamiętam to bardzo dobrze. Ale nie. To w ogóle ale ja powiedziałem nie. Ta najgłośniej krzyczała. Zapamiętaj ją. Nie. Nie, ale nie czujesz się, nie czujesz, nie. Że możesz dużo? Nie. To w ogóle to... ja tą stówę schowam, bo to się już zaczynam bać o to, w którą stronę idzie rozmowa. Jestem właśnie gościem na szczęście. Nie zadzieraj nosa bardziej niż jakiekolwiek utożsamianie się z czymkolwiek. No.